Pijany kierowca uciekał przed policją śląskie. Pijany kierowca uciekał przed patrolem drogówki. 2 promile alkoholu miał w organizmie 31-letni kierowca z okolic Raciborza, który w środę nie zatrzymał się do policyjnej kontroli w przygranicznych Chałupkach Śląskie. Drogówka zatrzymała uciekiniera po kilkukilometrowym pościgu. Kierowcy grozi nawet 5 lat więzienia. To już kolejny nieodpowiedzialny kierowca, który w związku z nowelizacją przepisów i traktowaniem niezatrzymania się do policyjnej kontroli jako przestępstwa, musi liczyć się ze srogimi konsekwencjami ucieczki, podkreśla śląska policja. Od połowy 2017 roku niezatrzymanie się do kontroli stało się przestępstwem. Kierowca uciekający przed policją musi liczyć się z karą od 3 miesięcy do nawet 5 lat więzienia. Na osoby łamiące przepisy sądy nakładają też bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów na okres od roku do 15 lat. Jak podała w czwartek policja, do incydentu w Chałupkach doszło w środę wieczorem na skrzyżowaniu ulic Raciborskiej i Długiej. Policjanci z drogówki chcieli zatrzymać do kontroli drogowej kierującego Volkswagenem Passatem. Mężczyzna zignorował sygnały świetlne i dźwiękowe wydawane przez policyjny radiowóz i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli w pościg. Ostatecznie przerwali ucieczkę kierowcy po kilku kilometrach na ulicy Fabrycznej w Chałupkach, relacjonują policjanci. Piratem drogowym okazał się 31-letni mieszkaniec powiatu raciborskiego. Badanie trzeźwości wykazało w jego organizmie 2 promile alkoholu. O dalszym losie kierowcy zadecyduje sąd.